przemoc w rodzinie była, jest i prawdopodobnie zawsze będzie. Ważne, aby o zjawisku tym mówić i reagować, pomagać tym, którzy przemocy doświadczają, a te zadania realizować można w ramach gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Założenia i zadania programu na specjalnym spotkaniu przedstawiła przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim Anna Gatkowska. Program zawiera zaledwie 4 cele szczegółowe. Cele te skierowane są do osób, które doświadczają przemocy, do sprawców przemocy, do osób, które zajmują się zawodowo przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, jak również cel pierwszy szczegółowy to podnoszenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy. A w tej kwestii z roku na rok w gminie Ostrowiec Świętokrzyski widać sukcesy. Ludzie coraz częściej nie boją się sięgać po pomoc. Liczba niebieskich kart nam wzrasta i na przykład w ubiegłym roku było tych niebieskich kart 127, a w 2014 były 103 niebieskie karty, czyli pod wpływem naszych działań jednak ta świadomość wzrasta. Ważne w walce z przemocą w rodzinie jest uwrażliwienie społeczne. Należy także pamiętać, że przemoc występuje nie tylko w tak zwanych rodzinach patologicznych, gdzie jest bieda. Te problemy dotykają wszystkich, także członków rodzin bardzo dobrze sytuowanych, tam gdzie nie brakuje środków do życia, no bo niestety, ale przemoc czy inne choroby cywilizacyjne, bo chyba tak można byłoby powiedzieć, alkoholizmie czy innych rzeczach, po prostu nie omijają również i takich rodzin. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie gminy Ostrowiec Świętokrzyski spotykają się w swojej pracy z różnymi sprawcami przemocy. Sprawcami mogą być naprawdę mężczyźni, kobiety, to są ojcowie, to są matki, to są wnuki. To są dzieci, no pełny wachlarz. W momencie, kiedy ofiarą przemocy pada dziecko, to nauczyciel w szkole może odegrać ważną rolę w udzieleniu takiej osobie pomocy. Uczeń spędza w szkole no jednak w ciągu tygodnia wiele godzin i nauczyciel czy wychowawca jest tym elementem tego systemu, tej układanki, który być może często łatwo i najszybciej może dostrzec występujący problem. No i temu służy właśnie niebieska karta, ażeby natychmiast, krótko mówiąc, ją sporządził. A jeżeli nawet obawiałby się z takiego czy innego powodu, powinien swoje spostrzeżenia zgłosić przede wszystkim na policję. W spotkaniu, na którym mówiono o zjawisku przemocy w rodzinie, udział wzięli m.in. przedstawiciele oświaty, policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także organizacje pozarządowe.